trochę czasu posiedzieć czy cokolwiek. Wolałeś z jakimiś szlafami w Bułgarii sobie tańczyć, jakieś rozpierdalać jakieś po najebańcu dęsy. Znaczy, wiesz, na pewno nie widziałeś, żebym tańczył ze szlaufami. Nie znasz też tych dziewczyn, więc brzydko, że w ogóle nazywasz kobiety szlaufami. Ale mogę ci powiedzieć ciekawostkę, że wczoraj i przedwczoraj ci, co śledzą mojego Instagrama, wiedzą, że pojechałem specjalnie z Warszawy do swojej własnej córeczki i spędziłem z nią 3 dni. Więc jak widzisz, spotykam się z własną Na córką. 3 dni na ile czasu? Ale słuchaj, ale po pierwsze to po co ci to wiedzieć? To jest moja prywatność. O, sorry. Nie, okej, okay, w Przepraszam, porządku, a księcia. co do szlaufów, no to byłem w Bułgarii na wakacjach po walce i to były tancerki w klubach niektórych. Po prostu są tancerki, że są w ciekawych, egzotycznych strojach. No to też towarzyszy egzotycznemu klimatu. Jak jest egzotyczny klimat, to i tancerki są tak ubrane, choćby jak na karnawałach. Dobra, rozumiem. Widzę, że dość dużo się doedukowałeś od ostatniej gali. Dobra, jeszcze mam pytanie co do twoich umiejętności, które zaprezentowałeś na tym ostatnim pośmiewisku, że tak powiem, jak zacząłeś machać wiatrakami w stronę tego pseudo-mistrza K1. Dalej masz takie same umiejętności, jak pokazałeś tam na kamerach, że machasz nimi, jakbyś chciał kurwa odlecieć właśnie do ciepłych krajów, czy masz jakąkolwiek logikę w tych ciosach? No, wiesz co, wydaje mi się, że zwycięzcy się nie ocenia. Zajęło mi rozwalenie mistrza Polski w K1 kilka sekund, stary, W około sensie, no czterech. dobra, ja rozumiem, kilka sekund. Ja generalnie jestem bardziej w szoku, że ty sam siebie nie znokautowałeś machając takimi łapami, bo tak to ja robiłem, kurwa, za dzieciaka, jak mi chipsy zabierali, nie? To tak, kurwa, machałem I co myślisz, od że lewej lepiej do byś się z nim prawej. spisał w boju? Nie mówię, że lepiej, nie? Ale na pewno bardziej profesjonalnie. No to widzisz, dlatego jestem freakiem, nie jestem profesjonalistą, tylko jestem amatorem. Tu się akurat zgodzę, że jesteś amatorem. No, a co mamy dalej pije? No, oczywiście. Żartuję, byku, nie spinaj się. Dobra, weź spierdalaj już, wariacie, w ogóle po ty gadasz. Co spierdalaj, ty? Co tak kurwa agresywnie od razu? Nie wiem. Spokojnie, oddychaj, bo ci żel z włosów spierdoli zaraz od tej A agresji podobam w ci moją się? Przyznaj, stronę. ale powiedz, ładnie ci się wyglądam? Nie, sorry, ja nie jestem pedałem. Zapytaj swoich koleżków wszystkich. Dobra. Tam widziałem, że lubi złapać czasami za fajkę. Dobra, Sorry. pocisnąłeś mnie. Możesz już spać spokojnie. Nie no, chciałem się tylko zapytać jeszcze, czy tak często przychodzisz na treningi, jak spędzasz czas z córką, no ale mnie wyprzedziłeś. Wiesz co, głównie propos amatorskiego, to amatorskie porno. Ostatnio nagrywamy dużo z twoją mamą, więc na tym się Ty, aktualnie. ale Dobra, dobra. czekaj, bo ja tu mówię o twojej córce, a ty mi mówisz o amatorskim porno, to jest Stary, zbyt ty złe mówisz o zgranie, mojej mordo. rodzinie, to ja mówię o Bardzo złe twojej zgranie rodzinie. zrobiłeś. Dobra, ale złe zgranie zrobiłeś, że po słowie twoja córka mówisz Ale amatorskie dlaczego ty porno. cały czas, stary, gadasz o mojej córce? Co cię interesuje? Ty mi jedziesz po rodzinie, to ja jadę tobie po rodzinie, stary. Nie no, Ja nie sorry, do... no współczuję Stary, jej po trzymaj się od prostu, mojej że ma rodziny z dala. pobówka, Dla mnie no. moja córka jest święta, tutaj publicznie No co, ja próbujesz się mnie przysuwam, kurwa, to oczerniać. ty... I, Słuchaj, stary, ja się nie wspominasz o mojej przysuwam rodzinie, aktualnie więc do odbiłem ci nikogo. piłkę na temat twojej rodziny. Wspominam, bo współczuję, że ma ojca półgłówka, który zatrzymał się na epoce lodowcowej. Okay, dobra, stary, zachowałem się może brzydko, ale wiesz, bardzo mnie drażni, jak ktoś wspomina o mojej rodzinie, stary, bo dla mnie rodzina jest święta, nie? Bo no dla mnie też, ale zachowywałeś się, kurwa, no nie powiem, no jak pierdolony idiota, za bez obrazy. No ale kiedy I się cały zachowywałem czas jak tak idiota, że sobie robi. na wakacje pojechałem i się dobrze Nie bawiłem? mówię już o tych kurwa wakacjach, ogólnie to co kurwa pokazujesz w mediach, robisz z siebie pseudo kozaka, kurwa, nie wiem, dostałbyś większą listwę, byś upadł, robisz z siebie gangstera ulicznego, który potrafi połamać wszystkich. No ale to kiedy ostatnio zrobiłem z ciebie gangstera? Cały czas kurwa jak No ale chodzisz to napięty, jakby ci, nie jakiś wiem, nadmuchali przykład podaj. kurwa. Przykład ostatnia gala, na której tego swojego kolegę Karła wspomagałeś. Na co masz coś do osób niskorosłych? Czepiasz się mojej Nie, córki, nie mam czepiasz do się nich osób akurat. niskorosłych? Weź, człowieku, pal gumę. Co ty w Nie ogóle czepiam się pieprzysz? akurat osób niskorosłych. No to co masz do tego, Nie że uważam, wspierałem tylko mojego mówię, że przyjaciela jest po Karzełka? prostu. Nie mówię, to akurat dobrze, że go wspierałeś, to tam w porządku, nie? Tylko byłeś kurwa napompowany, jakbyś wcześniej się nadmuchał, kurwa, od dupy strony czymś. Chodzisz taki pospinany cały czas, jakbyś był nie wiadomo kim. Zejdź Nie kiedyś na wiem. ziemię po prostu, Mam kurwa, wrażenie. zejdź kiedyś na ziemię, naprawdę. Ogólnie chciałem cię tylko przeprosić za to, że to o twojej mamie coś powiedziałem, ale mnie drażni, jak ktoś mi mówi o rodzinie. Ale ogólnie to też Dobra, gadasz luz. głupoty, nie? W stylu, że nie wiem, no pojechałem na galę, wspierałem mojego przyjaciela, nie widzę w tym nic dziwnego. Dobra, to mam jeszcze do ciebie ostatnie pytanko. Takie już No słucham. ostatnie, ale
To już takie no offense to jest. No offense bez No. żadnego wyzwiska, tylko ostatnio wstawiłeś zdjęcie, jak tam z córką byłeś. I nie wiem, tam mówiłeś chyba ile ona już tam ma, nie wiem, nie kojarzę. Ale powiedz mi, ona ma włosy, czy ona dalej jest po prostu taka łysa jeszcze, bo tak na tym zdjęciu po prostu było widać, nie wiem, czy to słabo zdjęcie zrobione, czy coś. A po prostu, tak czyste pytanie z ciekawości, nie, bez obrazy, bez niczego. No stary, a po co ci to wiedzieć? Co ty się tak moją córką z zboczeńcu interesujesz, człowieku? Co ty kurwa tak się pytasz, będziesz mnie wypytywał o moją córkę, a Po człowieku, prostu czy ma ciekawe włosy? zdjęcia. A ty masz włosy na jajach, byku? A mam. No to Mam, mam. ja wątpię, żebyś miał w ogóle jaja. A to chcesz, to możemy się kiedyś spotkać, to ci mogę pokazać z bliska. Dobra, dzięki za telefon, byku.